Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam Was tutaj z Bielska. Chciałem Wam opowiedzieć kilka informacji na temat wyciągu korzenia z kuczu. Otóż doszła do mnie informacja, że pewna kobieta z Kanady zaczęła propagować wyciąg z kuczu w Polsce. No oczywiście, co się stało? Była wielka nagonka. Inne firmy, które produkują alkohol i używki, po prostu wytoczyły proces tej osobie. Ja chciałbym, drodzy kochani, Wam powiedzieć, iż kobieta, która propaguje ten korzeń kuczu, który jest fantastyczny, który pomaga wielu osobom uzależnionym od narkotyków, od alkoholu, od palenia papierosów. Jest to ekstrakt, jest to wyciąg z korzenia kuczu, który jest fantastyczny właśnie na te dane dolegliwości, jak alkoholizm, zażywanie notoryczne narkotyków, pomaga w tym, jest bardzo specyficzny. I ja, drodzy kochani, naprawdę, jeżeli macie kogoś, kto w waszej rodzinie ma poważne problemy z alkoholem, ma poważne problemy z narkotykami, z marihuaną, z innymi rodzajami narkotyków syntetycznych, amfetamina lub inne, polecam Wam, drodzy kochani, właśnie stosowanie tego korzenia, wyciągu z tego korzenia kuczu, który jest fantastyczny na tego rodzaju właśnie dolegliwości. Oprócz tego chciałem jeszcze raz podkreślić w tym programie o właściwościach leczniczych korzeniu maki. Ponieważ jeśli osoba ma jakąś infekcję, ma raka, ma jakieś problemy skórne i nie może dać sobie rady z tym po prostu, stosując różnego rodzaju leki, antybiotyki, różnego rodzaju produkty chemiczne, to bym polecił Wam, drodzy kochani, stosowanie właśnie zmielonej maki. Wygląda to jakby mleko w proszku. Jest to korzeń maki, dodam, że rośnie na wysokości 4000 metrów w Andach. Można spotkać makę w Peru, w Boliwii. Właśnie to jest kraje, w których maka występuje. Ale również można ją kupić tutaj w Polsce, w jakiejkolwiek zielarni, w jakimkolwiek sklepie ekologicznym, gdzie również możemy makę sobie zakupić. Jak również jeszcze raz chciałem podkreślić, że jeżeli osoba ma problem z jest diabetykiem i ma problem z cukrem w swoim organizmie, z regulacją cukru w swoim organizmie, też polecam właśnie stosowanie stevii, ponieważ stevia wydala wszelkie grzyby, wszelkie jakieś mikroorganizmy niepotrzebne w naszym organizmie, zostają wydalone przez właśnie przez stevię. Także te właśnie trzy rośliny poleciłbym Wam tutaj w Polsce, drodzy kochani, żeby je stosować, żeby ich używać na co dzień, w codziennej diecie. Jak również dodam na marginesie, iż stosowanie sody oczyszczonej co jakiś czas przyniesie nam efekty, iż nasza krew zostanie dotleniona i będzie alkaliczna. Stosowanie sody jest to jedna łyżeczka płaska na jeden kubek, w którym jest to wyciśnięta jedna cytryna. Zaczyna to bąbelkować i wówczas po prostu te bąbelki razem, jeżeli zaczyna to po prostu musować, zaczyna po prostu, wypijamy to. Popijając oczywiście wodą. Chciałem Wam dodać, drodzy kochani, iż nasza firma produkuje również aronit, który jest zdrowym odpromiennikiem mineralnym. Można go kupić na linku pod naszym YouTube'em. Jest to odpromiennik wysokiej jakości, produkuje go moja firma. Także polecam Państwu serdecznie. Pozdrawiam serdecznie tutaj z Bielska i do widzenia.